Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek SteelSeries Siberia Elite Prism, czyli najdroższego i najbardziej zaawansowanego headsetu od SteelSeriesa z serii Siberia. Na chwilę obecną przynajmniej. Jeśli chcecie poznać najlepsze ceny tego headsetu, sprawdźcie je sobie w opisie filmu. Natomiast co trzeba wiedzieć o tych słuchawkach? Jest to headset naprawdę wykonany z materiałów najwyższej klasy. Bardzo wygodny, bardzo funkcjonalny, zapewniający świetny dźwięk, ale też przy okazji za dość wygórowaną cenę. Za chwilkę przyjrzymy mu się bardzo dokładnie, zrobimy też test mikrofonu, a następnie zapraszam Was też na sekcję dźwiękową i podsumowanie. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc przed nami słuchawki SteelSeries Siberia w swojej najwyższej wersji Elite Prism. Słuchawki z najwyższej półki, jeśli chodzi o wykonanie, a także funkcjonalność. Na początek takie podstawowe dane, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to jest naprawdę profesjonalne, bym powiedział. Mamy duże 50 mm przetworniki, które przenoszą dźwięk w paśmie od 16 Hz do 28 kHz, czyli poszerzone w stosunku do takiego standardu dość mocno. Oporność tutaj to 32 ohmy, a dynamika jakieś 120 dB. Mikrofon nagrywa natomiast w przedziale od 100 Hz do 10 kHz przy czułości około 44 dB. Jeśli chodzi o kablowanie, to podstawowy przewód wychodzący ze słuchawek ma 1,20 m. Jest to taki płaski, nieplączący się przewód zakończony tego typu wtyczką mini USB i z tym przewodem możemy zrobić kilka rzeczy. Przede wszystkim mamy końcówkę do smartfona z pojedynczym 4-pinowym mini jackiem, czyli możemy też używać mikrofonu przy tym smartfonie, na przykład do prowadzenia rozmów telefonicznych. Podwójny wtyk oczywiście do komputera, słuchawki, mikrofon, czyli po prostu rozdzielenie tych naszych sygnałów. Później mamy 2-metrowe przedłużenie, jeśli byśmy na przykład chcieli używać ich przy komputerze podłączonym do telewizora. Słuchawki działają także z PlayStation 4 oraz komputerami Mac, nie tylko z PC-tami. No i oczywiście też ze smartfonami na Androidzie, iOSie i Windows Phone. Tak więc to jest to przedłużenie, również takie płaskie. No i ostatnia rzecz. Zewnętrzny układ dźwiękowy na USB. Bardzo dobry układ. Dokładnie ten sam, który był w przypadku słuchawek SteelSeries Siberia Elite, tej poprzedniej wersji sprzed roku, oraz w przypadku słuchawek SteelSeries 9H, które moim zdaniem są po prostu debeściakiem, jeśli chodzi o tą firmę. Tak więc karta dźwiękowa bardzo dobra, mogąca spokojnie na śniadanie zjadać wszystkie zintegrowane układy na płytach głównych, przynajmniej z tych takich podstawowych płyt głównych. Nie mówię tutaj o płytach typowo gamerskich, gdzie są już lepsze układy ze wzmacniaczami słuchawkowymi i tak dalej. Natomiast ta karta jest naprawdę bardzo fajna, jeśli korzystamy ze słuchawek na laptopie lub na właśnie takiej podstawowej płycie głównej w komputerze, na pewno lepszy dźwięk pójdzie nam z tego. Natomiast jeśli mamy jakiś fajny wzmacniacz czy DAC, wtedy lepiej sobie podłączyć przez mini jacki, będzie lepszy dźwięk, natomiast nie będziemy mieli dostępu do funkcji, ponieważ jeśli podłączymy przez USB, mamy dostęp do SteelSeries Engine'u w wersji trzeciej, gdzie możemy konfigurować różne ustawienia i wtedy podłączając przez USB mamy także boczne podświetlenie słuchawek, zaraz to zobaczycie. I podłączyć możemy dwojako, albo po prostu wpiąć ten wtyk ze słuchawek, albo sobie podłączyć tą końcówkę i dopiero to tutaj wpiąć. No i zobaczcie, w tej chwili widzicie już to podświetlenie. Mamy kilka trybów, mogą się te kolory zmieniać, może być efekt oddychania, może być stały kolor, może pulsować w rytm muzyki. Tak więc fajne efekty, taka mała rzecz, a cieszy. Co do jakości wykonania, moi drodzy, jest naprawdę dobrze, zobaczycie to za chwilkę. Natomiast waga tych słuchawek jest dość duża, ponieważ jest to 380 gram. Jak dla mnie to już jest waga ciężka, osobiście wolę lżejsze słuchawki. Natomiast zobaczcie, dlaczego one tyle ważą. Przede wszystkim headset jest naprawdę duży, masywny. Mamy tutaj stalowy pałąk, który jednocześnie jest w miarę elastyczny, ale też bardzo, bardzo wytrzymały. Wewnętrzny pałąk jest gumowany, mamy logo SteelSeries, mamy poduszki obszyte skórą, bardzo miękkie. Pałąk oczywiście dopasowuje się automatycznie do naszej głowy w ten sposób. No i system ten sprawdza się w 100%. Tu mamy takie stalowe linki, które są bardzo wytrzymałe,
na pewno nam to się nie rozpadnie, i przewody prowadzące do przetworników. Następnie mamy także plastiki bardzo wysokiej jakości, wnętrza i te obudowy również z fajnego plastiku. I zobaczcie, co jest ciekawe, tutaj mamy włącznik, wyłącznik mikrofonu w tej słuchawce. Wam pokażę mikrofon, możemy go sobie wyjąć i dogiąć. Tak więc wyłączony, włączony. Wystarczy pstryczek i mikrofon równie łatwo sobie chowamy, jest dyskretny, nagrywa całkiem dobrze, chociaż jak na słuchawki za tą cenę spodziewałbym się troszeczkę więcej. A oto elitarne słuchawki SteelSeries Siberia Elite Prism, czyli nowa ulepszona wersja słuchawek Elite. Jeśli chodzi o samą konstrukcję i komfort noszenia, to zmieniło się naprawdę niewiele. Jeśli chodzi o dźwięk, to jest naprawdę fajnie, podobnie jak było w przypadku Elite. Mikrofon podobno został poprawiony, ale szczerze mówiąc nie odczułem tego jakoś specjalnie. Jak się sprawdza, słyszycie w tej chwili. Dodam, że mamy włączoną redukcję hałasów z zewnątrz oraz wyrównywanie ścieżki, czyli takie programowe ulepszenia oferowane przez SteelSeries Engine 3. Słuchawki te kosztują w chwili obecnej jakieś 700 zł najtaniej. Co jest zaletą? To, że grają naprawdę fajnie, mają dźwięk Dolby Pro Logic oraz Dolby Headphone. I są dwie możliwości podłączenia, bezpośrednio poprzez mini jacki albo wykorzystując dostarczony w zestawie bardzo dobrej jakości układ dźwiękowy na USB, który daje nam właśnie dostęp do ulepszeń mikrofonu, do dźwięku wirtualnego 7.1 Dolby oraz do podświetlenia tych słuchawek. Słuchawki wykonane z najwyższej jakości materiałów, bardzo wygodne, przy okazji też masywne. Natomiast w drugiej muszli mamy regulację głośności, co jest naprawdę bardzo fajne, nie musimy szukać regulacji na jakimś pilocie, po prostu chwytamy sobie tą słuchawkę i ściszamy lub robimy głośniej. Bardzo fajny patent, świetnie to się sprawdza. No i mamy też coś takiego, wejście na mini jacka, funkcja Sound Share, czyli po prostu słuchając muzyki z tych Elite Prism możemy podłączyć dowolne inne słuchawki i na przykład druga osoba może słyszeć tą samą muzykę co my. A jeśli chodzi o nauszniki, to jest rzecz bardzo ważna. Widzicie, są naprawdę grube, że tak naprawdę gdzieś połowa z nich to jest faktycznie to wypełnienie. Później mamy już ukryte przetworniki. No i wszystko to oprzyte jest najwyższej jakości skórą, bardzo miękką w dotyku. Jest to memory foam, czyli pianka, która się nam nigdy nie ubije, nie ułoży. Zawsze wróci do swojego kształtu. Czyli wypełnienie godne słuchawek z najwyższej półki, po prostu. We wnętrzach napis SteelSeries. Wnętrza naprawdę duże, okrągłe, zakrywające całe uszy, no i to wszystko mięciutkie. Przy okazji słuchawki też zapewniają bardzo dobre odcięcie od dźwięków z zewnątrz, przez to, że mamy takie grube poduchy i konstrukcję zamkniętą. Tak więc pomimo dość dużej masy, słuchawki naprawdę bardzo wygodne, jak widzicie, wykonane praktycznie perfekcyjnie. No i to by było na tyle, moi drodzy, zapraszam teraz na część dźwiękową. Podsumowując, SteelSeries Siberia Elite Prism to naprawdę świetne słuchawki. Jedyne, do czego można się w nich praktycznie przyczepić, to niestety wysoka cena jak na polski rynek. Natomiast moim zdaniem bardzo dobrze, że w ofercie SteelSeriesa jest też taki model słuchawek headsetu z najwyższej półki, ponieważ model ten będzie w stanie zadowolić gusta nawet najbardziej wymagających graczy. Swoje kosztuje, ale w zamian oferuje naprawdę dużo dobrego. Tak więc jeśli cena Was nie zniechęca, no to oczywiście słuchawki spełnią swoją powinność w 101% i na pewno będziecie z użytkowania tych słuchawek bardzo zadowoleni. Za chwilę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, jednocześnie zapraszam także na mojego Facebooka
oraz do opisu filmu po ciekawe linki. Pozdrawiam Was, cześć!